Larix kempferi, modrzew japoński. Larix kempferi pochodzi ze środkowej Japonii, gdzie rośnie na zboczach wysokich gór i wulkanów. W 1861 roku gatunek został sprowadzony do Europy. Od tego czasu wyselekcjonowano i wprowadzono do uprawy wiele ozdobnych, karłowych form modrzewia japońskiego. Najbardziej popularne są odmiany kuliste, o atrakcyjnym, niebieskawym zabarwieniu igieł. W przypadku odmian o pokroju drzewiastym wybór jest mniejszy, ale jedna z nich, Diana, wyróżnia się niezwykle oryginalnymi, fantazyjnie poskręcanymi pędami. U modrzewi występuje zróżnicowanie pędów na długie i krótkie. Młode igły są seledynowe, starsze szarozielone, a na jesieni intensywnie żółte. W 1977 roku w Lusławickim Arboretum posadzono kurnicki egzemplarz Europea. 5 lat później pojawiły się kolejne odmiany pochodzące ze szkółki Hozera, Leptolepis i amerykańska Laricinia. Od września 1997 roku rośnie tu również ciekawa, dekoracyjna odmiana pendula o zwisających pędach. Dzisiejsza kolekcja lusławickich modrzewi liczy 43 egzemplarze. Latem 1997 roku Krzysztof Penderecki ukończył Larghetto, stanowiące drugą część serenady na orkiestrę smyczkową. Kształt dwuczęściowej całości dzieło przybrało w 1997 roku, gdy na festiwalu w Lucernie zadyrygował nim Rudolf Baumgartner. Przejmująca muzyka Larghetto czerpie swój motyw czołowy z Et Incarnatus Est, zawartego w powstającym równolegle wokalno-instrumentalnym Credo.